Zruszczony Polak, wywodzący swój ród od niemieckich rycerzy von Hutten, urzędnik carski, robiący znakomitą karierę na dworze kolejnych carów Rosji, i nadbałtyjska Niemka, wywodząca się z rodu arcynieprzyjaznego Polsce i Polakom. Dzięki tym dwóm osobom możemy podziwiać do dziś najwspanialszą kolekcję polskich monet, medali i banknotów. Podziwiać ją w miejscu, w którym się właśnie teraz znajdujemy, czyli w Muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego, pierwszym, najstarszym oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Ja nazywam się Mateusz Woźniak i jestem kustoszem w gabinecie numizmatycznym. Zajmuję się numizmatyką średniowieczną. Historia miejsca, w którym się tu teraz znajdujemy, zaczyna się tak naprawdę na Białorusi, w Stańkowie, gdzie urodził się emeryk hrabia Hutten-Czapski. On jest głównym bohaterem naszej dzisiejszej opowieści. Pochodzi właśnie z rodziny pruskiej, osiadłej niegdyś na Pomorzu Gdańskim, a później w wyniku koligacji rodzinnej przeniosła się część rodziny Czapskich na teren Mińszczyzny. Tam dysponowała ogromnym majątkiem ziemskim, tam ulokowali swoją przyszłość, tam też rozpoczęła się kariera Emeryka Hutten-Czapskiego, nie tylko jako urzędnika, ale przede wszystkim jako kolekcjonera. O początkach kolekcjonerskiej pasji Emeryka Hutten-Czapskiego wiemy niewiele. Na pewno rozpoczął zbieranie monet i medali, bo tym się głównie fascynował przez całe swoje długie życie. Zapoczątkował tą zbieracką swoją pasję w czasach gimnazjalnych. Ale to jest tak naprawdę tyle, co wiemy o tych pierwszych latach. Bo od momentu ukończenia przez niego szkół, początkowo w Wilnie, w Berlinie, a później Uniwersytetu Moskiewskiego, wszedł na długą, ale bardzo owocną z punktu widzenia kariery urzędniczej, właśnie tą karierę na dworze carów rosyjskich. Była to rzecz, można powiedzieć, kontrowersyjna w ówczesnych czasach. W końcu Czapski był Polakiem. Część jego rodziny brała udział w powstaniach, w powstaniu styczniowym. Przyjął on jednak rolę, przyjął taką drogę spotykaną także u innych arystokratycznych rodów, lojalnego współpracowania z państwem zaborczym. Czapski znakomicie wywiązywał się z obowiązków, które były mu powierzane, aż w końcu przez pewien czas pełnił także rolę czy funkcję gubernatora Petersburga, aż w końcu został mianowany dyrektorem Lasów Państwowych Rosji. To była niezwykle ważna, niezwykle lukratywna posada, która pozwalała mu na dostatnie życie, oczywiście zarobki na dworze carów Rosji w połączeniu z dochodami z ziemi, z majątków ziemskich, które posiadał, pozwalały na budowanie, można powiedzieć, w sposób nieskrępowany swojej kolekcji numizmatycznej, bo to była najważniejsza część jego kolekcjonerskiego życia. Czapski w pewnym momencie swojego życia zaczął zwracać coraz większą uwagę na historię swoich przodków. Co prawda należał do rodziny arystokratycznej, takiej kosmopolitycznej, która dobrze się mogła czuć w różnych miejscach Europy. Z dziećmi swoimi rozmawiał w domu rodzinnym po niemiecku albo po angielsku, ale w pewnym momencie stwierdził, że warto rozpocząć taką pracę nad ratowaniem tych zabytków historii, które w wyniku XIX-wiecznych tragedii, które na Polskę spadły, na restrykcji, które były spowodowane upadkiem kolejnych powstań, postanowił
zebrać przynajmniej cząstkę tej naszej historii, tej naszej kultury materialnej w postaci właśnie numizmatów, monet głównie i medali, i temu poświęcił swoje życie. Czapski poświęcił całe swoje kolekcjonerskie życie, tą swoją pasję, najwięcej uwagi zwracał właśnie na monety, których zebrał ponad 11 tysięcy. Był to najlepszy zbiór w tych czasach, jaki został stworzony, najbliższy kompletności i niewątpliwie najlepiej opracowany. Czapski był kolekcjonerem, który nie tylko kupował te monety, nie tylko pieczołowicie układał je w sejfach, nie tylko cieszył się nimi na co dzień, ale przede wszystkim samodzielnie je opracowywał, co wyróżniało go spośród innych kolekcjonerów wywodzących się z arystokracji. Dlatego poza tą kolekcją, można powiedzieć, że drugim dziełem jego życia był katalog całego zbioru, katalog tego zbioru liczącego ponad 11 tysięcy monet, który był budowany przez kilkadziesiąt lat. Tworzył najpierw wersje rękopiśmienne, niezwykle pięknie ilustrowane przez jego żonę Elżbietę Baronownę Meyendorf, która była niezwykle utalentowana plastycznie i pomagała, towarzyszyła swojemu mężowi nie tylko w tym życiu prywatnym, ale także w tej jego kolekcjonerskiej pasji. Końcowym właśnie efektem tej pracy, tego budowania tego katalogu od właśnie wersji rękopiśmiennych przez wyrobienie dla każdej monety osobnej karteczki z rysunkami, z opisami dokładnymi, co się na nich znajduje, i tą końcową wersją czy końcowym etapem tego budowania tego katalogu był katalog drukowany, w pięciotomowy, wydany w języku francuskim, co spowodowało to też, że ta nasza historia, historia polskiego pieniądza została spopularyzowana także w krajach zachodnich, a trzeba przypomnieć, że w czasie, kiedy emerykutyn Czapski żył i tworzył, czyli to jest XIX wiek, Polski na mapie Europy już nie było. Czapski przeprowadził się do Krakowa. Było to podyktowane między innymi tym, że Kraków cieszył się pewnymi swobodami, zdecydowanie większymi niż mieli mieszkańcy czy poddani carów rosyjskich. Tutaj pod austro-węgierskim berłem mogły funkcjonować i uniwersytet, i Akademia Umiejętności. Tutaj powstało Towarzystwo Numizmatyczne, pierwsze Towarzystwo Numizmatyczne na ziemiach polskich. Tutaj pojawiały się kolekcje, tak jak kolekcja Czartoryskich, która została tutaj przewieziona. Czapski stwierdził, że to jest znakomite miejsce, bezpieczne dla jego zbiorów, i w roku 1895 zimą przyjechał do Krakowa, przywiózł w czterech wagonach kolejowych cały swój zbiór numizmatyczny, zbiór starodruków, zbiór grafik, bo nie tylko monety zbierał, nie tylko monetami się pasjonował, i wraz z żoną zakupili pałacyk, w którym się obecnie znajdujemy, a do niego dobudowali niewielki pawilon muzealny, bo Czapski, poza tym, że te monety zbierał, to chciał się nimi też pochwalić, a nie ma lepszego sposobu na pochwalenie się tymi monetami, jak udostępnienie ich w formie tak muzealnej, otwartej dla publiczności. Tak się jednak złożyło, że Czapski nie doczekał otwarcia tego muzeum. W 1895 roku do Krakowa przyjechał, a już w lipcu 1896 zmarł, pozostawiając rozpoczętą budowę, nierozpakowane zbiory i żonę, która, tak jak mówiłem na początku, była Niemką. Nie mówiła zbyt dobrze po polsku, albo tylko jakieś podstawowe zwroty znała.
była tutaj sama. Najbliższa jej rodzina znajdowała się w okolicach Mińska. I tutaj wkracza właśnie na scenę Elżbieta Hutten-Czapsko z domu Meyendorf. I to tak naprawdę dzięki niej możemy się cieszyć tym, że ta znakomita kolekcja jest do dzisiaj dostępna i przetrwała w całości, bo to ona zdecydowała, że będzie kontynuowała pracę Czapskiego nad muzeum, doprowadziła do jego otwarcia. W 1901 roku zostało otwarte to muzeum jako Muzeum Prywatnych Rabiów Czapskich. Przez 2 lata funkcjonowało jako właśnie muzeum prywatne, a w roku 1903 postanowiła podarować ten zbiór, namówiła pozostałą część rodziny, czyli dzieci Emeryka i Elżbiety, na to, aby ten zbiór podarować miastu Kraków. Miasto Kraków oczywiście z wielką wdzięcznością przyjęło tę kolekcję i przekazało swojemu wówczas muzeum, czyli Muzeum Narodowemu. To oczywiście nie koniec historii tego zbioru, można powiedzieć w zasadzie jego początek, czy początek dalszego życia tej kolekcji, bo mimo, że Emeryk Hutten-Czapski zmarł i można powiedzieć, ta jego część zbioru została już zamknięta, mimo to, że Elżbieta Hutten-Czapska w Krakowie pomieszkiwała tylko okazjonalnie i w końcu wyprowadziła się zwróciła na Białoruś, tam zmarła, to ten zbiór tym jakby żył drugim życiem. A mianowicie dar Czapskich spowodował, że inni kolekcjonerzy, inni zbieracze stwierdzili, że chcą pójść tą samą drogą jak Czapscy. Też przekazać zbiory do młodego, wówczas wciąż młodego Muzeum Narodowego w Krakowie. I nastąpiła taka fala darowizn, która, to możemy powiedzieć z wielką radością, nie ustaje do dzisiejszego dnia, która spowodowała, że nasza kolekcja liczy dzisiaj ponad 130 tysięcy egzemplarzy i jest to niewątpliwie najlepsza istniejąca kolekcja polskich monet, medali i banknotów, jaka kiedykolwiek została stworzona i być może więcej drugi raz taka nie powstanie. Warto jest też wspomnieć, że ten zbiór, który tutaj możemy oglądać, to jest także jedyna polska kolekcja, która przetrwała II wojnę światową w zasadzie bez strat. Wszystkie inne wielkie kolekcje zostały albo zupełnie zniszczone, albo ograbione z najcenniejszych obiektów. Oczywiście przede wszystkim łupem Niemców padały monety złote. A kolekcja Czapskiego miała to ogromne szczęście, że nie została wywieziona, nie została ewakuowana z Krakowa, nie została nigdy przemieszczona z tego pałacyku. I tak naprawdę te straty wojenne, ten uszczerbek na tej głównej trzonie tej kolekcji jest niewielki. Więc też warto jest na to zwrócić uwagę, oglądając zbiory tutaj się znajdujące, że nie tylko są to rzeczy piękne, nie tylko są to rzeczy rzadkie, ale też, że wielkie mamy szczęście, że ten zbiór przetrwał. Tak jak mówię, jedyna kolekcja muzealna, jedyna kolekcja tej rangi, która ma zachowaną ciągłość od tego wieku XIX po dzisiejszy czas, stale się rozwija. Ominęły ją wszystkie te dramatyczne losy XX wieku. Kolekcja Czapskiego obejmuje historię, całą naszą historię, naszego mennictwa od czasów najwcześniejszych, jeszcze tych monet wybijanych za pierwszych piastów, jeszcze w X wieku, po czasy jemu
współczesne. Oczywiście, można powiedzieć, że najchętniej spoglądał na te obiekty najbardziej spektakularne, na monety i medale wybijane w złocie, na rzadkości, czyli na obiekty, które budzą najwięcej do dzisiaj także emocji, ale też obiekty, którymi w najłatwiejszy sposób można się pochwalić, bo nie ma co ukrywać, Czapskiemu właśnie zależało na tym, żeby podziwiano ten jego zbiór, stąd też ta myśl wybudowania muzeum. Jedną z takich monet, która no, niewątpliwie zajmowała w jego zbiorze bardzo ważne miejsce, ale nie najważniejsze, jest na przykład ten tutaj gigant, 100 dukatów Zygmunta III Wazy, czyli moneta, a może medal, tego do końca nie wiemy, o wadze 100 dukatów, czyli 350 gramów czystego złota, wybita w 1621 roku w Mennicy Bydgoskiej przez znakomitego medaliera, mistrza w swoim fachu, Samuela Ammona, Szwajcara z pochodzenia, ale artysty, który związał swój artystyczny, krótki, jak się okazało, żywot z Gdańskiem przede wszystkim i z państwem polskim. To w momencie wybicia tej monety, ta moneta była największą złotą monetą europejską. Później dopiero pojawiły się kolejne monety o wadze 100 dukatów, ale absolutnie nie dorównują jej kunsztowi wszystkim Samuela Ammona, zdobności tego obiektu, tej niewiarygodnej pracy, ilości pracy, jaką musiał włożyć, żeby przedstawić znakomity portret Zygmunta III Wazy, a na drugiej stronie niezwykle rozbudowany herb. Być może dla żartu, a może dla wykazania się swoim kunsztem, Samuel Ammon poukrywał na tej monecie swoje inicjały w kilku miejscach, tą datę 1621, ale poukrywał ją za pomocą specjalnie wykonanych punc, które po wybiciu wydawały cyferki o wysokości 1 mm. Więc to jest, no, można powiedzieć, popis możliwości ówczesnych medalierów. No, oczywiście Samuel Ammon był geniuszem w swoim fachu. Moneta niezwykła, kilkanaście egzemplarzy jej do naszych czasów się zachowało. Kraków ma to szczęście, że są dwa egzemplarze tej monety. Jedną możemy podziwiać na Wawelu, a drugą w zbiorach Emeryka Hutten-Czapskiego. Ale tak naprawdę wraz z rozwijaniem się Czapskiego jako kolekcjonera zaczął zwracać uwagę na obiekty mniej spektakularne, trudniejsze w opisaniu, trudniejsze w określeniu, kto je wybił, kiedy wybił i czy na pewno są to monety polskie. Czyli zaczął się interesować mennictwem średniowiecznym. W XIX wieku, czyli w czasach, kiedy żył i kolekcjonował Emeryk Hutten-Czapski, monety średniowieczne, które świadczą o długiej historii naszego państwa, nie były jakimś obiektem wielkiego pożądania. Było to spowodowane kilkoma sprawami. Między innymi tym, że wiedza o monetach średniowiecznych była jeszcze w powijakach. Tak naprawdę dopiero zaczęto się wówczas interesować, czy te monety znajdywane przez przypadek w czasie orki, czy gdzieś leżące wśród gruzów, ruin, zamków, czy to są monety polskie, czy to są monety z okresu wczesnego średniowiecza, czy późniejszego. Ta wiedza przychodziła dopiero z latami, a związane też to było z małym zainteresowaniem kolekcjonerów, którzy to napędzają zawsze zainteresowanie
poszczególnymi okresami w historii naszego mennictwa. Tutaj w momencie, gdy doszło do takiej współpracy, można powiedzieć, osób zbierających monety i osób je badających, zaczęły się pojawiać pierwsze podręczniki do mennictwa średniowiecznego i okazało się, co nie dla wszystkich było jasne, że monety były bite, można powiedzieć, niemalże od początków istnienia państwa polskiego. I Emeryk Hutten Czapski także i takie monety zaczął włączać do swojego zbioru. Oczywiście on miał tutaj swoje wymaganie co do tego typu monet. One musiały być pięknie zachowane, co w przypadku monet średniowiecznych, często znajdywanych właśnie gdzieś w formie skarbu zakopanego w ziemi. No, nie rzadko były to monety zniszczone, ze śladami użytkowania, czasami właśnie nadgryzione zębem czasu, a Emeryk Hutten Czapski no, wprowadzał do swojej kolekcji tylko obiekty o najwyższej jakości, najlepszym stanie zachowania. Więc ten jego zbiór monet średniowiecznych, on nie jest jakiś spektakularny, jeśli chodzi o ilość, ale niewątpliwie można powiedzieć, że znowu jest przodujący, jeśli chodzi o jakość tych monet. Wystarczy spojrzeć na jedną z monet takich chyba najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o monety średniowieczne, czyli denar Princes Polonie. To jest moneta, na której po raz pierwszy została zamieszczona nazwa Polska. Moneta także jest źródłem historycznym, więc nie na kartach kronik, nie na inskrypcjach na budowlach, ale właśnie na monecie po raz pierwszy pojawiła się nazwa Polska i towarzyszy temu tej inskrypcji przedstawienie ptaka, który no, wielu osób chciałoby, żeby był to orzeł, ale tak naprawdę jest to paw jako symbol Chrystusa czy symbol życia wiecznego. Czapski, zbierając monety średniowieczne, tak jak mówiłem, kierował się przede wszystkim ich urodą. Oczywiście starał się zebrać jak najbardziej kompletny zbiór tychże monet, tak żeby każdy władca miał swojego reprezentanta w postaci srebrnego krążka, bo w średniowiecze to jest czas, kiedy były monety wybijane głównie w srebrze. I tak się też złożyło, że mimo takiej początkowej niechęci właśnie w jego zbiorze znajdują się dwie najcenniejsze polskie monety średniowiecznej. Jedną z nich jest floren Władysława Łokietka. Każdy z kolekcjonerów miał taką sytuację, że bardzo chciałby mieć jakąś monetę w swoim zbiorze, ale z różnych powodów jej mieć nie mógł. I taką monetą w przypadku Emeryka Hutten Czapskiego był floren, tak zwany floren Władysława Łokietka. Monetę, na którą czekał, żeby powiedzieć, kilkadziesiąt lat, starając się wydobyć ją od wcześniejszego właściciela. A dlaczego się starał o tę monetę? No po prostu jest to moneta znana tylko w jednym egzemplarzu. Jest to pierwsza polska moneta wybita właśnie w złocie. Udało się Czapskiemu pozyskać tę monetę dopiero pod koniec, jak się okazało, jego życia. Niecałe dwa tygodnie przed śmiercią wybrał się po raz ostatni na wycieczkę poza Kraków do pobliskich Śledziejowic, gdzie od kilkudziesięciu lat w zbiorze
Niedzielskich, którzy tam mieszkali, znajdowała się ta moneta. Niewielka, z przedstawieniem króla Władysława Łokietka na tronie, a z drugiej strony świętym Stanisławem, patronem Polski. Czy jechał Czapski do Śledziejowic z pewnością, że wróci z tą monetą? Trudno powiedzieć. Właściciele Śledziejowic, czy pan Stanisław Niedzielski, nie był kolekcjonerem monet, zbierał wszystko tak naprawdę, a ta moneta w zbiorze Niedzielski znalazła się w sposób przypadkowy. Jego ojciec dowiedział się pewnego dnia, że u jednego z bocheńskich Żydów jest do sprzedania złoty, nieznany dukat, bo tak wówczas go nazywano. Wybrał się do tego złotnika i wbrew legendzie takiej popularnej, która do dzisiaj jest powielana, odkupił ją bez jakichś dramatycznych okoliczności, a zazwyczaj mówi się o tym, że została w ostatniej chwili uratowana stygla od przetopienia. No tak nie było. Mimo tego, że tą legendę, że ta historia o uratowaniu stygla właśnie należy włożyć między bajki, to jest to moneta niezwykle istotna. Może właśnie przez fakt, że została zakupiona przez Czapskiego jako ostatnia moneta w jego do jego kolekcji, tuż przed śmiercią. Już nie zdążył jej opracować, już nie opisał jej, bo już był po prostu za słaby. Oprócz kilku tysięcy guldenów w srebrze, za które musiał za nią zapłacić, dołożył jeszcze obraz Matejki. Być może on przekonał ówczesnych właścicieli na rozstanie się z tą monetą. A być może spowodowane było też to, że Czapski, o czym wszyscy wiedzieli, właśnie zamierzał zbudować muzeum, czyli ta moneta miała być pokazywana. Ta moneta nie miała być gdzieś ukryta w skarbczyku, tylko niemalże w centrum Krakowa świadczyć o dawnych dziełach, dawnej historii naszego państwa. To jest moneta, która zwieńczyła dzieło życia Czapskiego, ale także pokazująca, czym jest kolekcjonerstwo, że kolekcjonerem dobrym, żeby być dobrym kolekcjonerem, to trzeba się temu poświęcić przez całe życie, nie tylko czasami poświęcić duże kwoty, żeby zbudować kolekcję rangi Czapskich, poświęcić ogromną ilość pracy, wiedzy, pogłębiać ją, ale przede wszystkim czekać. Czekać, aż się pojawi okazja do zakupienia czegoś, o czym się marzyło przez kilkadziesiąt lat. I tak jest w przypadku tej monety. Mennictwo średniowieczne jest pełne tajemnic, pełne niespodzianek. Tak było w XIX wieku, tak jest zresztą do tej pory. Zbieranie monet średniowiecznych jest wielką przygodą, bo tak naprawdę nie zawsze wiemy, co do tej kolekcji włączamy. I też bardzo często monety są jedynymi świadkami i jedynymi źródłami, które opowiadają nam o tych czasach, które są najbardziej ubogie w źródła pisane. Tak jest oczywiście przede wszystkim w przypadku monet X, XI, XII wiecznych. Niektóre z tych monet, no, można powiedzieć, zaskakują tym, co na nich są
na nich jest przedstawione, a ta grupa, przed którą właśnie teraz stoimy, jest dlatego szczególnie wyjątkowa, że to są monety zwane brakteatami, to były denary, ale w późniejszym okresie, w czasie nowożytnej, zaczęto je nazywać brakteatami ze względu na to, że są wybijane na bardzo cienkich blaszkach. Są wybijane tylko z jednej strony, a więc mamy wizerunek na stronie głównej, a na odwrociu mamy tylko jego negatyw. I na tej grupie, przed którą właśnie stoimy, mamy przedstawienia opatrzone do inskrypcjami zapisanymi w języku hebrajskim. Jest to ewenement na skalę europejską, bo o ile w innych krajach, w Niemczech, czy Czechach, czy na Węgrzech, także pojawiają się pojedyncze litery hebrajskie, a czasami nawet przedstawienie Żyda, to w żadnym europejskim kraju nie było te monety bite na tak wielką skalę i tak długo, bo mówimy tutaj o drugiej połowie XII wieku i to mennictwo z napisami hebrajskimi pojawia się w Polsce aż po lata 30 wieku XIII. Czyli mamy prawie pół wieku mennictwa, na które, jak widać, bardzo duży wpływ mieli Żydzi, a Żydzi, tak jak także w innych państwach, byli zatrudniani bardzo często przez władców dla prowadzenia mennic, dla prowadzenia polityki finansowej państwa. I tak było także w przypadku Polski, z tym, że tutaj ci urzędnicy pochodzenia żydowskiego no, mieli możliwość także przeniesienia jakiejś części swojej tożsamości na monety. Więc mamy oczywiście różnego rodzaju tu inskrypcje w języku hebrajskim, takie popularne odwołania się do szczęścia, do błogosławieństwa, ale także imiona menniczników, urzędników, a być może liderów tych grup żydowskich zamieszkujących Polskę. Rzecz niezwykle ciekawa i, co jeszcze raz powtórzę, w żadnym kraju europejskim nie mamy takiego bogactwa, bo mówimy tu o kilkudziesięciu typach monet i wybijanych przez prawie 50 lat, takiego bogactwa monet hebrajsko-napisowych, pokazujących też, że Żydzi w Polsce cieszyli się dużo większymi swobodami niż w innych krajach europejskich.